Nadejszła wiekopomna chwila, moi drodzy. Oto jest Walletmore. Pierwszy w historii wszędzie akceptowalny implant płatniczy. Okej, moi drodzy, oto pudełeczko z bliska. O co w tym wszystkim chodzi? No słuchajcie, to jest rzeczywiście, tak jak dobrze słyszeliście, implant płatniczy, czyli urządzenie, które, no, będąc implantem, wszczepia się gdzieś pod skórę i można tym płacić. Tak, technologia, która do tej pory wydawała się rodem z filmów science fiction, w końcu wkroczyła, no może jeszcze nie pod strzechy, ale jest już ogólnie dostępna. Słuchajcie, w ogóle całość pojawiła się, informacja o tym pojawiła się jakoś w 2021 roku, teraz mamy 2022 na dzień, gdy to kręcę. I taki implant, co ciekawe, jest wynalazkiem polsko-brytyjskiego startupu. Walletmore się to nazywa. I jest to pierwszy komercyjny implant, który można stosować wszędzie na całym świecie, tam gdzie przyjmują płatności zbliżeniowe, Visa, Mastercard. Co w tym wyjątkowego? No słuchajcie, no przede wszystkim pierwszy ogólnoświatowy implant. Wcześniej były to raczej takie urządzenia, które ktoś sobie gdzieś mógł wszczepić i to były raczej takie zamknięte środowiska, które mogły z tego korzystać. A ten jest pierwszym, który jest możliwy do użycia, no, wszędzie, wszędzie. On pracuje w połączeniu z aplikacją iCard, brytyjskiego operatora takich płatności. Ale w tym odcinku nie będę pokazywał, jak to się instaluje. Skupimy się na obejrzeniu, jak wygląda ten implant z bliska. Albo przynajmniej z takiej odległości, z jakiej się da obejrzeć, ponieważ jak zobaczycie po otwarciu, nie wszystko da się tutaj w tej chwili zobaczyć. Nie wszystko będę w stanie Wam w tej, tak pokazać z bliska. Ok. Generalnie implant, co ciekawe, przyszedł z Polski. Popatrzcie, Motycz, Walletmore Motycz. Wysyłka kosztowała aż 18,30 pocztą polską i szczerze mówiąc, gdyby to było wysłane paczkomatem albo nawet kurierem, to pewnie wyszłoby taniej. No ale dla mnie wysyłka za darmo. Generalnie implant jest dość drogi. Na chwilę obecną, w momencie, gdy nagrywam ten film, jest to koniec marca 2022 roku. Ten implant kosztuje 199 euro, jeśli dobrze pamiętam, czyli zabawka jest dość droga. Nie jestem pewien, wydaje mi się, że 5 albo 8 lat jest ważny po wszczepieniu i przez taki czas można z niego korzystać. To jest jeszcze do sprawdzenia, na razie dopiero otwieram, to jak widzicie po raz pierwszy to robię, jeszcze nie zrywałem tych folii. Staram się robić to delikatnie, ponieważ nie wiem, co zastanę w środku. A inna sprawa, że takie otwieranie mi się podoba. Ok, dobra. Popatrzcie. Oto jest Walletmore. Generalnie muszę się przyjrzeć, czy nie ma tutaj gdzieś na wierzchu, żeby Wam nie pokazać, bo każdy implant ma swój indywidualny numer, który służy do połączenia. Nie chcę go Wam zdradzać, ponieważ no, ten numer jest unikatowy i wiadomo. Ok, sam implant znajduje się zapewne w tym opakowaniu. Tak, jest tutaj numer, więc to odłożę na później. I popatrzmy najpierw, co mamy. Mamy tutaj taką ogromną igłę, moi drodzy. Jak ktoś z Was się boi igieł, no to będzie miał, no, przerąbane, jak to widzi. Wygląda jak wiertło, normalnie chyba wiertło z piątka, co najmniej czwórka. Ogromna. No i z pewnością służy do, no, do wszczepiania implantu, no bo żeby było łatwiej. Można sobie, jak ktoś chce, wszczepić ten implant samemu, aczkolwiek zaleca się, żeby to zrobić u współpracującego partnera. Będzie bezpieczniej, no i pewniej. Ok, sam implant widzimy już w instrukcji obsługi. Mamy tutaj całą instrukcję po angielsku. Widać też
ogólną mapę partnerów. Są miejsca, gdzie można ten implant sobie wszczepić. Instrukcja jest tak po angielsku, więc na razie na chwilę obecną ją odłożę. Tak, to są osoby, które ufundowały ten projekt. Zaczął się jako startup i po prostu no, udało się doprowadzić go do skutku. I popatrzmy, tutaj znajduje się implant. Samo pudełko jest bardzo ładne. Tak jak widzicie, implant jest w pełni bezpieczny, w pełni biobezpieczny. No i globalnie akceptowalny. Spróbuję więc go tutaj zaraz wyjąć, aczkolwiek tu jest ten numer, więc dajcie mi chwilkę, spróbuję to jakoś tam wyjąć bez pokazania tego numeru. No sorki, no tak wyszło. I jestem już z powrotem. Udało mi się wydobyć implant i teraz zobaczcie, dlaczego nie będę w stanie wam pokazać go dokładnie, ponieważ no popatrzcie, implant przychodzi w takim to hermetycznym opakowaniu wypełnionym jakimś antyseptycznym płynem, po prostu żeby nie był skażony. On w tym stanie jest gotowy do wszczepienia, czyli jeżeli będziecie chcieli gdzieś sobie wszczepić, no to od razu tam wam go wyjmą i no i będą w stanie zamontować. Szczerze mówiąc nie wiem, czy ta fiolka, czy ten implant jest... Powiem wam, że troszeczkę wygląda tak, jakby był większy od tej igły i w sumie nie jestem pewien. Igła nie wydaje się być jakaś bardzo bardzo hermetyczna i bardzo tutaj zabezpieczona. Jest tylko zwykłą gąbką, która nie do końca ma ochotę wyjść. Więc chyba trzeba będzie posłużyć się dodatkowym narzędziem do wyskubania, które gdzieś tam pewnie zaraz znajdę. O, na przykład niech będzie to, to. Gąbka jest dość twarda. Jest jej sporo. No i to jest igła, z pewnością igła ułatwiająca wszczepianie. Bardzo leciutka, bardzo delikatna. Szczerze mówiąc, nie wiem. Wydaje mi się, że sam implant jest większy. Aczkolwiek ja już rozmawiałem z miejscem, które zajmuje się wszczepianiem tu w mojej okolicy takich rzeczy, więc raczej sobie poradzą i bez igły. Na razie ją mimo wszystko schowam, żeby mi tutaj nie dygała za bardzo. Okej, popatrzcie, no generalnie na razie nie ma co oglądać. Spróbuję założyć inny obiektyw i przyjrzyjmy się może troszeczkę z bliska temu chipowi, czy uda się coś tutaj dostrzec ciekawego w nim. Okej, dobra, mam obiektyw makro i przyjrzyjmy się bliżej temu urządzeniu, czy coś uda się dostrzec. Ten bąbelek niestety przeszkadza, ale... Może jakoś da radę. No niestety będzie ciężko. Fiolka w jednym miejscu jest nieprzezroczysta. Okej. Na implancie znajduje się jakiś numer, pewnie jakiś model, jakieś oznaczenie producenta. Nic mi o nim nie wiadomo. Sam implant, jak widzicie, ma kształt takiego podłużnego czegoś. Nie chce się za bardzo obrócić chipem w odpowiednią stronę, żeby go można obejrzeć. O! Teraz lepiej. Sam chip niestety jest zalaminowany. Jest czarny, nie widać ładnie układu scalonego. No, szkoda. Niemniej jednak jest duży. Zobaczcie, tutaj jest mój paluch. A chip no, jest tak na oko 3x3 mm. Więc w sumie dość sporawy. Sam implant, no powiem wam, no... Wygląda na jakieś 2, 2,5 cm, no to jest dość spore.
No i teraz trzeba sobie takie urządzenie gdzieś wszczepić. Tutaj w tych oczkach z pewnością jest jakaś antena schowana. To jest druga wersja implantu. Pierwsza wersja miała jakieś techniczne problemy, więc w tej usprawniono właśnie te anteny, żeby były lepsze połączenie i tutaj właśnie widzicie, jest dość solidnie zlutowane. Producent obiecuje, że jest zgodne ze wszystkimi terminalami i ma odpowiednio wystarczająco wydajną tą antenę właśnie, żeby te terminale można było ze wszystkimi terminalami, żeby mógł się dogadać. Pojemniczka nie odkręcam, bo tak jak wiecie, jest hermetyczny. No i dobra. A teraz, gdzie można sobie wszczepić taki implant? No, instrukcja opisuje instrukcję, jak sobie można tutaj wszczepić. Dwie metody: za pomocą igły bądź skalpela. Oczywiście można go sobie wszczepić pewnie wszędzie, aczkolwiek domyślacie się pewnie, że nie wszystkimi częściami ciała będzie wygodnie zapłacić, co nie? Proponuje się rękę. Wcześniej była mowa, żeby tutaj go wszczepiać, aczkolwiek to miejsce dość pracuje i jest narażone na uderzenia, więc to nie jest polecane. Najczęściej ludzie wszczepiają sobie gdzieś tutaj, można go sobie wszczepić. No w sumie tak naprawdę gdziekolwiek. Prawdopodobnie, jeżeli już zdecyduje się na wszczepienie, to pewnie będzie gdzieś tutaj ręka. I raczej będę chciał iść do specjalisty, ponieważ chyba instynkt nie pozwala mi ukłuć się samemu i wbić sobie tą igłę aż po tutaj ten fragment. A w stanie nietrzeźwości lepiej takich rzeczy nie robić, więc tutaj oddam się w rękę specjalistów. Wcześniej jednak prawdopodobnie spróbuję sprawdzić, czy ten implant działa, czy rzeczywiście jest sprawny. Połączę go z kątem, no i będę testował. A i w ogóle słuchajcie, tak naprawdę tego implantu nie trzeba wszczepiać, wiecie. On jest przygotowany w takiej formie do wszczepienia. Aczkolwiek równie dobrze możecie sobie go przykleić na przykład do zegarka, prawda? Możecie go zamontować gdziekolwiek i również w taki sposób płacić. Działa jak naklejka płatnicza. On obsługuje technologię NFC, więc praktycznie analogicznie jak telefony, jak płacenie telefonem i płacenie zegarkiem, tudzież jakimiś etykietami. Można go sobie przykleić gdziekolwiek, nawet w tej fiolce używać albo jako wisiorek zrobić, no cokolwiek. No, pomysłowość ludzka nie zna granic, wiadomo. No ale wiecie, jako że to jest implant i płaci się za to, że on jest implantem, no to przeznaczony jest głównie do wszczepienia, także na bieżąco będę informował Was o postępach, co będę tutaj z nim dalej robił. No a tymczasem w tym filmie chciałem Wam właśnie pokazać tylko tutaj to, jak on wygląda, a więc no, więcej na dzisiaj dla Was nie ma, więc dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!